Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny film z serii Pytanie Tygodnia. Dzisiaj o depilacji, ale nie o depilacji w sensie jak ją wykonywać i czym ją wykonywać, tylko czy w ogóle ją wykonywać, w których miejscach ją wykonywać. Zapraszam do obejrzenia i szczególnie gorąco zapraszam i zachęcam do dyskusji. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak często dostaję od was wiadomości prywatne, gdzie opisujecie mi swoją historię związaną z owłosieniem na naszym ciele. Przede wszystkim to się wzięło z tego, że w którymś z filmów, gdzie dosyć blisko była pokazana moja ręka, bo coś wam pokazywałam, pokazały się moje włosy na rękach, które mam dosyć gęste, dużo ich jest, ciemne są, no bo wszędzie mam ciemne włosy, taką mam naturę i urodę. I powiedziałam, że tak, ja nie depiluję rąk, nie przeszkadzają mi włosy na rękach, ja je nawet lubię, są moje. Skąd pamiętam, to je mam. I po tym, co powiedziałam, to dostałam mnóstwo od was wiadomości. Naprawdę, uwierzcie mi, że bardzo chętnie chciałabym wam je pokazać, przeczytać, żeby każda z was mogła coś odpowiedzieć, doradzić tym dziewczynom, no ale nie mogę, bo to były prywatne sprawy kierowane do mnie. Natomiast bardzo wiele z was ma problem z tym, że wstydzicie się tego, że gdzieś posiadacie włoski właśnie nie tylko pod pachami czy na nogach, ale że z tym owłosieniem walczycie usilnie, bo macie wrażenie, że jeżeli nie ogolicie rąk chociażby, to będzie ktoś na was źle patrzył i będziecie źle odebrane przez innych. Więc dlatego chciałabym na ten temat z wami dzisiaj podyskutować. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że w dzisiejszych czasach pod względem takim depilacji mamy trochę trudną sprawę, bo mamy zderzenie dwóch światów, dwóch rzeczywistości. Przede wszystkim z jednej strony jest to obraz sylwetki człowieka i tego, jak my wyglądamy, jak jesteśmy skonstruowani, jak organizm ludzki jest po prostu stworzony. A stworzony jest w ten sposób, że posiada włosy. Tak naprawdę częściami ciała, na których włosów nie posiadamy, no oprócz gałek, znaczy poza gałkami ocznymi, które są dosyć zrozumiałe, że tam włosów nie ma, to są wewnętrzne części dłoni i podeszwy naszych stóp. A tak naprawdę cali jesteśmy pokryci włosami. W niektórych miejscach są one bardziej widoczne, są one dłuższe, gęstsze. W niektórych miejscach są niemal niewidoczne, są bardzo jasne, rzadkie. Takie minimalne, taki delikatny meszek, ale tak naprawdę cali jesteśmy owłosieni. Z drugiej strony mamy świat czasopism przepięknych zdjęć, teledysków, filmów, gdzie występują panie, głównie mówię o paniach, ale tak naprawdę problem zaczął już dotykać również mężczyzn. Ale mówmy dzisiaj o paniach i dla pań, do pań. Właśnie widzimy kobiety, które są po prostu idealne pod każdym względem i nie znajdziecie na ich ciele żadnego włoska. I tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że raz, że to jest zasługa Photoshopa na zdjęciach i łaskawego oka kamery i tam nagrywania przez jakieś filtry, pryzmaty i przesłony i co tam jeszcze. I po prostu wygładzanie ciała, również na filmach, bo to też się da zrobić. No i mamy zdarzenie takich dwóch światów. Z jednej strony staje sobie dziewczyna przed lustrem i widzi, że ma włosy tu i tu jej rosną, a z drugiej strony ma zdjęcie w gazecie i pani jest gładka, uśmiechnięta, szczęśliwa i nie ma żadnego podrażnienia, żadnego wyprysku, żadnego wrastającego włosa, po prostu nic się nie dzieje, to jest wszystko takie piękne. I tak trochę od nas społeczeństwo oczekuje, że jednak dziewczęta już w pewnym wieku czy kobiety w pewnych miejscach owłosienia mieć nie będą. Natomiast jeżeli weźmiecie sobie zdjęcia waszych mam czy babć z młodości, to w dużej mierze się okaże, że na tych zdjęciach widać owłosienie na nogach, widać owłosienie pod pachami, wtedy nikogo tego nie dziwiło, i kobiety tak chodziły, tak się nosiły i to po prostu było naturalne. Dzisiaj jednak jesteśmy zobligowane przez społeczeństwo, przez kulturę do tego, żeby z pewnych miejsc włosy usuwać. I tak jak ja się zgodzę na to, żeby usuwać na przykład owłosienie pod pachami, bo wiem, że wiąże się to według mnie po prostu z lepszym zachowaniem, z higieny i z tym, że jesteśmy czyści, świeżsi, bardziej pachnący, czy ogolenie nóg, bo jednak taka jest teraz moda, że patrząc w porównaniu do lat wcześniejszych i tam
właśnie czasów naszych mam, babć czy prababć, to jednak moda się diametralnie zmieniła i tak naprawdę kobiety pokazują całe nogi. Kiedyś było to nie do pomyślenia. Więc okej, skoro pokazujemy nogi, skoro tak się nosimy, to jeżeli chcemy założyć krótką spódnicę, no to te nogi ogólmy, żeby to wyglądało estetycznie, do tego się zgodzę. Mogę też się zgodzić z tym, że jeżeli chodzi o okolice bikini, to jeżeli wychodzimy na basen, na plażę, no to fajnie jest też tam zadbać o to, żeby za bardzo nic tam nie wystawało. Żebyśmy my się czuły komfortowo z tym, że jesteśmy zadbane estetycznie, to wszystko wygląda. Ja też mam takie doświadczenia, kiedy trenowałam balet w dosyć takim mocno wyciętym stroju, no to też to mnie nauczyło na początku mojego dojrzewania, kiedy dopiero pierwsze jakieś tam włosy się pojawiały, że po prostu te włosienie sobie zaczęłam usuwać, bo czułam się niefajnie i też dużo się ruszając, dużo trenując, dużo ćwicząc, po prostu czułam się świeższa, nic mi się nie pociło, nic mi się nie działo takiego. Także są takie pewne miejsca w ciele kobiety, do których tak, zgodzę się, że no zadbajmy o to, żeby owłosienia tam nie było, bo to wygląda lepiej, czy można bardziej zadbać o higienę i czuć się po prostu komfortowo. Natomiast nikt mnie nie przekona, i chętnie poznam Wasze zdanie na ten temat, że depilowanie rąk na przykład jest konieczne, czy depilowanie jakiegoś myszku na twarzy. Też nie mówię na przykład o wąsiku, bo tutaj te włoski przy okolicy ust, to zależy co kto lubi. Mi się nie podobają, więc je usuwam, natomiast mam gdzieś drobne włoski na policzkach, na czole, tutaj pomiędzy brwią a linią włosów, też są jakieś bardziej widoczne włoski. To mi absolutnie nie przeszkadza, nikt mnie nie zmusi do tego, żebym miała te włosy stamtąd usunąć, tak? Właśnie kiedy dostaję od Was te wiadomości, że gdzieś tam coś uporczywie usuwacie, bo się wstydzicie, bo Wam się wydaje, że Wam się wydaje, że to jest źle odbierane, że ktoś będzie na Was źle patrzył, że o, masz tam włosy, o matko, masz gdzieś tutaj włosa, to bardzo często raz, że czuć takie rozgoryczenie, jakiś problem ze względu na to, że to się taka nadmierna, bardzo nadgorliwa depilacja, czy golenie, czy wosk, no to sięga się po różne metody. Sprawia, że występują podrażnienia, występują zaczerwienienia, wypryski, wrastające włosy, więc to też napędza to, że czujemy się niefajnie, źle i że jest problem. No i z drugiej strony to takie czucie się pod presją, tak? Że nie mogę czuć się swobodnie i gdzieś tam ciągle wydaje się niektórym, że wymaga się, żeby po prostu te wszystkie włosy usunąć. I bardzo często z Waszych wiadomości płynie gdzieś tam taki ukryty przekaz, że to wszystko zaczęło się od momentu, kiedy tam zaczęliście się spotykać z jakimś chłopakiem, bo dla niego chcecie się czuć piękne, oczywiście to jest zrozumiałe, ale nie wyobrażacie sobie, że on Was głaszcze po nodze i gdzieś tam się pojawia jakiś włos, czy tam gdziekolwiek w jakichś innych miejscach, że zobaczył Was owłosienie. I tak jak to wszystko właśnie ze względu na to, że chcemy się czuć ładnie, że chcemy się być odbierane jako osoby zadbane, więc dlatego ma ogolone nogi, bo dba o siebie, tak? Ma ogolną pachę, bo dba o siebie, jest czysta. I to, że nam się usuwamy włosy, bo nam się one nie podobają, to wszystko mogę zrozumieć, ale wydaje mi się, że kiedy ktoś uporczywie usuwa włosy tylko dlatego, że chłopak, to w moim odczuciu no to już nie jest fajne. Według mnie to nie jest okej. Ja jestem normalną osobą, normalną dziewczyną i każdy chłopak w moim otoczeniu, który się znajduje, to musi po prostu zrozumieć to, że czasami można dostrzec jakiś włos na mojej nodze, bo nie wiem, bo nie przejechałam maszynką dokładnie, ominęłam coś. No i jest włos, no i normalna sprawa, to następnym razem się go usunie, tak? Czy gdzieś tam w okolicach bikini, to też... Też nie chcę wchodzić w jakieś tam bardzo intymne sprawy partnerów, ale oczywiście trzeba jakieś tam swoje preferencje w tym temacie znać, ale też jeżeli Wam coś odpowiada, to i chłopak to powinien zrozumieć, czy że coś Wam odrosło i nie zdążyłyście o to zadbać. To są normalne, naturalne rzeczy i jeżeli mamy w swoim otoczeniu bliskie osoby, rodziców, rodzeństwo, koleżanki, przyjaciółki, kolegów, czy właśnie chłopaka, to są na tyle bliskie osoby, że muszą zrozumieć, że czasami mam na nosie pryszcza, czasami mi leci katar z nosa, tak, że gdzieś tam wystaje jakieś coś z nosa, tak, a czasami mam po prostu jakiś włosa na nodze, czy zapomniałam ogolić pachę. I to jest jak najbardziej normalne, jak najbardziej naturalne, my jesteśmy tylko ludźmi. I ja tak do tego podchodzę,
Mi moje włosy na rękach nie przeszkadzają, więc nie wstydzę się Wam coś pokazywać do kamery i nie myślę wtedy o tym, o ja zobaczę moje ręce. To jest moja sprawa, mi one nie przeszkadzają, więc ja je mam, ja nikogo nie krzywdzę tym, że posiadam tutaj włosy. I ja mam właśnie takie podejście do depilacji i podejście do usuwania włosów. Bardzo chętnie posłucham, co Wy macie na ten temat do powiedzenia. Myślę, że może się wywołać bardzo ciekawa dyskusja i chciałabym, żeby ona była tak jak właśnie ostatnio. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, na jak wysokim poziomie są Wasze dyskusje. I chciałabym, żeby było tak nadal, żeby nikt nikogo nie obrażał, tylko szanujmy swoje zdanie, po prostu pogadajmy na ten temat i mam nadzieję, że usłyszę od Was, które miejsca na ciele są w dzisiejszych czasach u kobiet koniecznością, jeżeli chodzi o depilację, a w których miejscach to wolność Tomku w swoim domku. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie, jeżeli podoba się Wam seria filmów Pytanie Tygodnia, to zostawcie kciuk. I napiszcie też w komentarzu propozycje do tematów do kolejnych odcinków. Ja się z Wami już żegnam. Bardzo dziękuję za oglądanie. Buźki, pa!